Nadszedł czas wygrindować sobie zbroję i broń. Ale i tak nic nie widać. Myślałem, że tinted glass, i że będę mógł widzieć. No w jedną stronę powinno przepuszczać światło. Nadszedł czas wykorzystania expa. W końcu gotowi, żeby zmierzyć się z Netherem. Dobrze, chyba że założyłem złote budki, bo już widzę, piglinki są. Dzień dobry panom. Okej. Wygląda na to, że to działa. Chociaż nie jestem przekonany do... Dobra, nie ruszają mnie. Hello. Cześć. Jestem jeden z was. Mam złote budki. Hej, to działa! Nic mi robią! To tak patrzysz na mnie. Chciałbyś złoto ode mnie dostać. Dostaniesz jedynie ode mnie kopa w dupę. Dobra, ogarnę trochę tutaj ten portal. Ej, Pigman, przepraszam, ale mógłbyś... Zrobiliśmy taki mały hub, żeby było tu przytulniej. Skrzynka na potrzebne rzeczy. Możemy iść w drogę.
Leci, strzela w ciebie, Betiuszko. Jakie śmieszne jest. Zdychaj. Zszedł. Też gober. Ja, dwie sztuki. Ale to jest Lucky Block. To nie jest ten taki gober. No wiem. Co to jest tu? Ko. O nie. To co? Chciałbym iść tędy. To jest? Smoker? To jakieś... Jest twierdza. I golem! Lawa golem. Działa. Na niego nie działa. I nie zapomnij, że jak go trzepniesz, to on przy granicach możliwości swoich wybucha. Strasznie tu nisko. Skrzynkę znalazłem jedną. To ma szczęście, bo nie znalazłam nic. Leci bomba. Nie ma szkieletów? No nie. Kolejny balkon.
pękło. Jego tarcza. I mam 11, dobra. Looting jakby miał, ale straciłem tego mietka. Piglin. Masz pewnie złoto na sobie. Ja mam złoto. Muszę to złoto wrzucić, jak spotkamy jakiegoś wajfla. Piglin, szalony mały. No, nic nie chcesz, nie? Bo ja nie mam. Ja mam buty. O, co się typie? On tu wleciał, bo ja tu złoto kopię. Może chciał troszeczkę. Zabrał mi to. Poleciał po starego. Ubrać w moje standardowe rzeczy. Misja udana. Skoro już ory zostały wykopane i jest tego dosyć sporo, cała skrzynia, no może nie tej soli tutaj, 5-6 staków soli, wypadałoby to zacząć przetwarzać. Przerobię ten garaż. Zrobię tutaj fajny system magazynowania. Pójdę w Modern Industrialization. Tech Reborn zostawię sobie. Może kiedyś do czegoś się przyda. Na razie nie mam Tech Reborn jakiegoś parcia na to. Taki jest plan. Tutaj jest już kuchnia przemodernizowana. Fajny storage. Sporo wchodzi tutaj w te szafki. To jest storage cabinet mod. Już wymieniłem piecyk na koprowy. Ma fajne funkcje tutaj dodatkowe. Możemy skonfigurować sobie sloty, inputy, outputy. Jest tutaj upgrade, który zużywa mniej paliwa, ale przepala 20% wolniej. Nie przeszkadza mi to. Wrzucam przeważnie tutaj coś i mięso czy coś i idę swoje robić, a w tym czasie to się przepala. Jakoś też nie mam parcia tutaj, żeby to szybko przepalało. Jeśli chcę, żeby przepalało szybko, po prostu wystarczy, że wyjmę ten augment. Wtedy jest mniej wydajny. Szafki te mają jeden minus, że one według item tagu, czyli nie mogę tutaj włożyć mięsa na przykład, mogę tu włożyć same warzywa i owoce. Mogę włożyć same na przykład deski, sam cobblestone. Będzie to idealne rozwiązanie do tamtego spawnera, który pewnie za jakiś czas zniknie i zostanie zmodernizowany. Przebudujemy go całkowicie. Zwiększymy jego wydajność. Mała demonstracja potęgi tego modu storage cabinet. Mamy tutaj emeraldowy kabinet, czyli jest to już taki high-endowy. I książki. Pach, 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 pach. Pewnie questowe książki nie będą mogły wchodzić, bo nie rozumie tego tagu.
No, ta weszła. Zajrzę jeszcze do książki z questami, bo mamy coś nieodebrane, jakieś questy. Hop. Mamy wooden crate za rękawice, rękawice do podnoszenia różnych itemów, na przykład skrzynek i tam inne rzeczy można podnosić. Oliwka, blueberry, coffee beans. Weźmiemy coffee beans. To jest, że jest Seasons mod, który został już przeze mnie usunięty, bo jest zbugowany. Plecak. I kolejny plecak. Silk touchowany spawner. Nie jest to żaden błąd, tutaj możemy sobie silk touchować. I Nature Compass. Dostałem jeden gober gobette, bardzo się cieszę, i visit the nether. Zobaczymy, co tam za prezenty. Coffee seeds, nie, to... Coffee seeds dostałeś? No, mogę wybrać nagrodę. Coffee seeds. Mogę ci je dać. Shift. I pełno śmieci. Ale złoto, iron, bardzo fajnie. I pełno śmieci. Bunch of... Śmieci. Bunch of śmieci. Skoro mamy już blazy, wpadłem na pomysł zbudowania magnesu. Jest magnes. Kucnąć. Aktywowany. Teraz wycinając drzewa nie będę musiał. O, proszę. Wszystko. Wszystko wraca do mnie. Ma to tam pewien zasięg, ale... Proszę. O to mi chodziło. Nagrindowałem drewna i postawiłem masę skrzynek do drewnianego storage systemu. To będzie prosty system. Mod się nazywa Tom Storage. I zbieram teraz komponenty do zbudowania inwentory konektora, a dalej terminala do kraftowania. Jest i inwentory konektor. Jego zasada działania jest prosta, on dotyka skrzynek i przekazuje sygnał do tabletu lub do crafting terminalu. Wystarczy, że skrzynki dotykają się nawzajem i będzie widać wszystkie skrzynki w systemie. Teraz potrzebujemy storage terminal, z którego później zrobimy crafting terminal. Crafting terminal pozwoli nam craftować wewnątrz wszystkie. Będzie wbudowany crafting table wewnątrz, będziemy mogli sobie craftować bez problemu. No i mamy storage terminal. Teraz próba, czy działa? No i działa. Widzimy całą zawartość skrzynek. Niestety nie możemy tutaj jeszcze craftować. Możemy wrzucać, wyciągać itemy, ale nie możemy craftować. System ma swoje plusy i minusy. Plusy takie, że nie wymaga prądu i jest łatwy w obsłudze. Itemy wymagane do jego skraftowania nie są jakieś super drogie. Rekompensuje nam łatwość użytkowania i fajne, miłe, przyjemne craftowanie wewnątrz tego. Jedyny minus to te skrzynki. Rozmiar tego jest kolosalny. Im chcemy więcej towaru przechowywać, tym więcej musimy posiadać tych skrzynek oraz jakieś zaplecze na nie. No i próba generalna działa. Jest cała zawartość naszych skrzynek i crafting table wewnątrz. Mamy różne z boku opcje dostępne, podobne do Applied Energetics. Ten mod również ma różne multifunkcje, różne inne przedmioty w tym modzie się znajdują, które możemy rozwijać nasz storage system. Nie będę tutaj w ten mod się wdrażał, bo przejdę od razu do Applied Energetics. No i gotowe. Teraz craftowanie i przechowywanie towaru będzie o wiele prostsze dla mnie. Będę mógł przejrzeć, które surowce mam, których nie mam, czego mi brakuje. Jedyny minus to, jak zabraknie mi miejsca, to będę musiał dołożyć skrzynek.
ten storage system nie sortuje wewnątrz skrzynek, wrzuca randomowo w pierwsze, lepsze, puste miejsce. No i zmieniłem jeszcze tutaj. Też dodałem drugi, żeby widział te wszystkie. Więc mogę teraz kliknąć moje ulubione jedzenie. No tak, nie widzi tego tutaj garnuszka. I nie widzi tych skrzynek. Okej, okay, a tu jest... Są te składniki. Pieprz. Zaraz będzie trzeba zrobić trim. Albo tu dołożyć szafkę po prostu. Tak. Tu powinien być barel. Dołożymy tu barel. Powinien widzieć tą część. Wszystkie, które są ze sobą połączone. I jeszcze raz. Ulubione żarcie. Jest. No i cyk, 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 cyk. I wkładamy. Kolejną rzeczą, jaką bym chciał zbudować, to i na próbę to. Jest i szyba. I chyba wszystko. Powinienem mieć snowblock. O, co nie ma? Packed ice? To jest blue ice. O, to jest blue ice. A blue ice robi się z... Z czego? Okej, okay, z packed ice'u. I z icicle fish. Cudownie. Mam gdzieś te kwaśne ryby. Psy? Akurat tyle, ile potrzeba. 3 rybki. Alright, guys. Cooler. Cooler Master. No dobra. Jest w opisie, że będzie mi karmiło. Tak z tego rozumiem. Zobaczymy, jak zgłodnieje. I czy to może być tak? Może w trinkecie, a może w pasku. Jeśli może być tu, bardzo dobrze. Zobaczymy, czy to działa. Dobra, lasso, lasso. Lasso będzie problemem, bo z oczami jest też ciężko. A potrzeba na lasso 2. Dwa gałki oczne. Dwie gałki. I reszta. Lasso. He. Tylko lasso. Nie załatwiłem żadnego wieśniaka. Jest. Dobra, dziękuję. Podobno będę mógł łapać entitki. Wypróbujmy. Spróbujemy z kurczakiem. Może być też i krowa. Hop. Przepadła. Pewnie tak. Nie, chyba... Nie przepadła, nie wiem. Kura? Działa. Okej. Okay. Wspaniale, to nam ułatwia sprawę. To te kurczaki stąd znikną, nie chce mi się tutaj chodzić i tłuc je. Dobra, lasso jest. Lasso mamy i możemy
zacząć zbierać, o co ten mi dał, drabinę, zbierać podzespoły na zbudowanie farmy kurczaków. Nuggets. Co potrzeba? Emeraldy i wybierzemy się do Betty. Przy okazji odblokujemy Fiuna. Hej. Dirde Radabao, the engineer. 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 Ma dla ciebie zniżki? Nie ma. Pójdę tam do ciebie i sprawdzimy, czy ja mam jeszcze u niego zniżki. Ja chcę dwa obserwery. Dziękuję. I jeden komparator. On jest całkowicie odblokowany. Całkowicie jest odblokowany. Jeden sticky piston. A lejki masz też, typie? Daj mi lejki dla mnie. Dwa lejki. Słucham? Daj mi na chwilę w niego wejść. Ja już nie mam dealsów u niego. No widzisz. To peszek. No peszek, no. A, karmi mnie lodówka. Działa. Mhm. Jak głodnieje, to z lodówki zaczyna wrzucać mi żarło. No nie, i zaczęło padać. Właśnie przyniosłem wszystko, co potrzebne. Tak. Tu skrzynka. Tu lejek. Dispenser. Komparator. Sticky piston. Lubię burzę. Sticky piston. Teraz. Za głęboko. Teraz sticky piston i na wierzch. Obserwer. Waliło gdzieś tam we wodę. Chowaj się pod drzewo! Blok. No już, po wszystkim. I tak. Teraz tutaj lejek. I słaby. Tu słaby. Tu słaby. Przetestujmy. Jest jakieś jajo? Nie ma. To jest jeszcze jakieś. Przetestujmy. No, działa, strzela jajcami. No co, tu szkło. I ładne bloki. Tutaj wodę. Teraz tak. Kurczę, nie będę widział przez tą szybę. Tu... Dobra, mniejsza o to. Nie muszę widzieć, jak one tam zdychają. Teraz tak, jak chcecie smażone kurczaki, no to lawę podmieniamy tutaj wodę na lawę i już, nie? No ja, mi zależy na kurczakach. Ta skrzynka, widzicie, jaka fajna jest. Otwiera się bez
Zresztą to i tak jest transparentne. Tak, tutaj do tego miejsca możemy to obudować. Ja tu damy szybę. Będziemy widzieć te dorosłe też. Świetny dźwięk tej szyby. No co tu? Tu możemy to zabudować, żeby nam się tam nic nie zrespiło, ale nie do tego miejsca, bo tu musi pracować. To tylko dotąd. Nie wiem, czy ten sticky piston... Nie, nie będzie działał na to. Dobrze. Jest. Tak, to zrobimy. Na górę... Co, już nie ma? Na górę postawimy slaby. Bo nie chcemy też, żeby nam się coś respiło. Tak, tu przykryjemy to slabami. Teraz tak, możemy tu klapkę zrobić, albo zabetonować ich normalnie. Możemy też zrobić tu im światło, żeby im tak nie było smutno. Zrobimy im światło, żeby widzieć tam ich. Czemu ona przez slab przeszła, ta kura? Nie, chyba nie powinna. Wiecie co? Zamiast tego slaba damy dywan. Dobra, damy dywan i teraz kurę. Ej, udusiła się w ścianie. Dostrzegłem coś dziwnego na drugim stronie brzegu. Na drugim stronie brzegu? Drugim stronie? Na drugim. Polski język, trudny język, wybaczcie. Na drugiej stronie? Na drugim brzegu. To jest to słowo. Na drugim brzegu. Dziękujemy, drodzy widzowie, za uwagę. Zapraszamy do lajkowania, do subskrybowania. To da nam motywację do dalszych odcinków. Jeśli wam się podobało, dajcie łapę w górę. Nie kosztuje to was nic, a nas motywuje do dalszych odcinków. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następne odcinki. Pa, pa. Trzymajcie się wszyscy. Pa, pa.